Siemanko, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Margonem i jesteśmy na już dawno zapomnianej postaci z świata Gordion, czyli na Umbra Zephiri. Tutaj jesteśmy łowcą i mamy do zrobienia parę zadań. Przede wszystkim Toloki oraz Gule. I teraz tak, jak to tutaj wygląda życiowo? Po 500, więc obstawiam, że jeszcze 500 mi się przydadzą. I w razie czego tysiaczki kupię. Finansowo spoko jest. Dobra, bajecznie. No i tak to, moi drodzy, będzie wyglądało. Dzisiaj sobie spróbujemy tutaj wykonać te dwa zadania. Jednocześnie ekspiąc tę postać, bo to jest postać, którą zamierzam ustawić sobie na którymś kolosie. Jeszcze nie wiem, którym dokładnie, ale na którymś na pewno. Czyli tak. Na pala zostawiam sobie chyba na wstępnie na tym na Lambo. Bo myślę, że to będzie tak w sumie najwygodniejsze, skoro już ma odpowiedni poziom 48, to sam raz. Ale jak tylko tego właśnie łowcę podbiję sobie na następnego kolosa, to pala przerzucam już na następnego kolosa. Czyli to będzie w taki sposób, że mam postać na kolosie. Biję sobie postać na następnego kolosa, a następnie ponownie postać, która zostaje na niższym poziomie, biję na wyższego kolosa po prostu. Taki jest mój zamysł, żeby iść ciągle do przodu i nie zatrzymywać się w miejscu. I myślę, że to będzie najlogiczniejszy wybór. Nie wiem, jak na ten moment wygląda ruch na Gordionie, bo dawno nie grałem, ale mam nadzieję, że dam radę to wykonać. Powiedzmy, że dam radę. A powiedzmy, że tak. Parę dosłownie toloków zostało, ale już trudno. Najwyżej rzeczywiście troszkę będę się musiał bardziej pomęczyć. Teraz jestem też cały czas pod telefonem, tak jak na wcześniejszych odcinkach. Załatwiam sobie kwestię pracy i w sumie Kto mnie dłużej ogląda przez dłuższy czas, wie, że od roku mieszkając w Poznaniu szukam roboty. I w końcu się coś ruszyło. Ruszyło się i najprawdopodobniej w następnym tygodniu będę załatwiał sobie już wszystkie formalności związane z pracą. Więc spoko, jestem mega zadowolony. No i będzie to praca prawdopodobnie, jak ją dostanę, bo na razie załatwiłem kwestię RODO, CV RODO i obecnie będę musiał zrobić jeszcze badania, więc podobno pomijają dla mnie proces rekrutacji. Ale będę wtedy prawdopodobnie pracował jako doradca klienta w firmie, w której pracuje moja lokatorka. Więc całkiem spoko. Będziemy sobie razem jeździć do pracy. Żyć, nie umierać. No i takie w miarę spoko towarzystwo mi się wydaje. To jakiś większy quest jest, kurde, bo są porozrzucane itemki po mapach z tolokami. Wilcza horda mnie nie interere na ten moment, więc zlećmy sobie w lewo. Tu gościu poluje na coś mocniejszego. Cóż my tu mamy? Sprawdziłem sobie w ogóle ten kwiatek, który mi wypadł na głównej postaci. Tam z... skąd? Z tych drzewców bodajże to było. W sumie odradzają się, to pójdziemy ich bić. I mogę z tego zrobić unikatowy naszyjnik za niską kasę i prawdopodobnie jest szansa, że to będzie wystarczająco dobry naszyjnik, żebym podjął się zrobienia go po prostu. Unikacik, ale jak go sobie ulepszę na fulla, to może nawet w miarę dorówna mojemu obecnemu naszyjnikowi, który jest heroikiem ze 195 poziomu, więc mimo wszystko unikat na 220 którymś poziomie, 238 w sumie, to ma szansę się przebić. Zresztą jestem tego zdania, że nie mam co tak w ciemno planować tego, czy on się przebije, czy nie, bo na dobrą sprawę, no to 238 level, to jest 15 level jeszcze. To oznacza, że mogę znaleźć o wiele lepszy wisiorek, że tak powiemy. Całkiem spoko tu idzie, ale nie jestem przyzwyczajony do dostawania takiego w pierdzielu. Ale dobra, mimo wszystko łowca, więc tutaj jak oni zmniejszą dystans, to obrywam. No ale cóż, widzę, że da się prawdopodobnie tutaj powalczyć dzisiaj, więc może przynajmniej tego jednego questa zrobię, chyba że
góle będą wolne, no to wtedy to już w ogóle full wypas. Więc bądźmy dobrej myśli, bo ten quest na mnie czeka już bardzo długo. Bardzo długo. Co my tu mamy? Trucizna mnie w tym interesowała. No dobra, niech będzie, że zostawię sobie ten łuczek. Tutaj o, grupka, super baja. Czyli to 10% mi leczy 500, a 20 mi leczy około 20, leczy mi tysiaczek. No i baja. Dobra. Super, że zaczęło się respić. Akurat teraz jak nagrywam, więc nie będę narzekał. Guli już trochę widzę, że mam zabitych. Dowódca będzie wyzwaniem, bo elity są teraz wzmocnione. Dowódca chyba podbił się na 50 level, jeśli się nie mylę. O ile nie zrobili go elitą 2. Nie pamiętam już. Ale przede wszystkim tam mogą być jacyś gracze. I to może być problematyczne. Jak będzie, zobaczymy. W ogóle ciągle mnie nas swędzi, bo jakaś alergia mnie dojeżdża. Nie wiem kompletnie, która. Niewiele tego wam, kurz, sierść kota i tak dalej. Możliwe, że kumpela, która mnie ostatnio odwiedziła, przyniosła na sobie sierść kota. Ale mimo wszystko dojeżdża mnie to okropnie. Nawet pojawiły się podejrzenia, że może mnie, ja się przeziębiłem po prostu, ale kurde, no jest ewidentnie katar sienny, jestem w stanie to rozpoznać. No ale cóż, trzeba żyć. Taraj, Tolok Taraj. Turbit. Fajnie w ogóle, że w końcu, to już dawno, ale fajnie, że ruszyli te Toloki. Że one ewoluowały, bo trochę takie porzucone były w ogóle. Ni to ekspowisko, ni to nie wiadomo co, bo za mało tego było na ekspowisko według mnie, żeby to uznać za ekspowisko. A tu jednak dali im mapki świeżutkie, dali, zadbali o nie, lot im dali fajny. Jeszcze ten poprzedni też był fajny, fajnie się na nich zarabiało na tych poziomach. Ale cóż. Dobra. Cóż my tu mamy w ogóle? 43 poziom. Więc możliwe, że on expi, a nie idzie na Shingera. Tym bardziej, że Shinger został w sumie chyba przeniesiony. Takowoż mi się wydaje. Dobra, to Loki zrobione. Zostały gule. Więc please, oby ten gracz nie leciał na wszystko tutaj, co się rusza. Niech ma jakąś godność człowieka. Zerknę sobie szybko, co do mnie jeszcze piszą. Dobra. Czyli chyba wszystkie formalności załatwione i zostało już poszaleć sobie. No i już widzę pierwszy problem, jeśli chodzi o gulę. Czyli albo ten gracz, albo ktoś inny tutaj exp. Więc no niestety. Ale zobaczymy, może w grobowcu się przebije jakoś. Mam nadzieję. O, no chociaż w mogilniku coś jest. Więc nie jestem całkiem na zerze. Dobrze, że sobie te tysiaki wziąłem, bo by mi szybko 500 zeszły. Jedyny minus, za mało tych tysiaków wziąłem. Ale dobra, dobrze, że mam już naruszone gule. Przynajmniej jest szansa, że ten co tu expi, że ja sobie rzeczywiście to ogarnę jakoś. Że coś tu jeszcze ugram. Są wilki, gościu sobie expi. Liczę, że dam radę sobie coś tu uszczknąć. I że gościu nie będzie agresywny, bo szkoda moich nerwów. I jego nerwów, jeśli się okaże silniejszy. Ja w sensie, jeśli się okaże mu silniejszy. Jak będzie? Nie wiem. Mam nadzieję, że będzie pokojowo, grzecznie, z szacunkiem. Ach. I że mnie nos przestanie swędzić. Od tych alergii. Matko Bosko. Dobra, ja będę bił po prostu to, są to, co napotkam po drodze już tam w dół. W stronę dowódcy. Bo jest on kluczowym dla mnie punktem. I mam nadzieję, że dam radę go uciukać. I że nie będę miał problemów po drodze z graczami. Bo szkoda by było.
Pokażcie mi, co my tu mamy. Okej, tu jest pusto. Jeszcze 5 słabeuszy tylko muszę zabić, więc spoko w sumie. Ja w górę powinienem iść. No cóż, dobra. To idziemy w górę w razie. Góra i prawo. Mamy ołtarz, nie wiem co tu się respi. Są tu jacyś słabeusze, nie ma. Ale w sumie jakbyśmy po drodze dobili level, to zawsze to większa szansa na wygraną. Unki jakieś mam w ogóle? Mam. Nie wiem czy dobre, ale mam. Zaginiona księga. Czy ja mogę już podnieść? Nie mogę. Bijemy wszystko po drodze, żeby jak najwyżej levelem dojść. I żeby może była szansa, żeby rzeczywiście gościa zrobić. Bo jak tam dotrzemy bez problemów z graczami, to dalej nie mamy gwarancji, że go ubijemy. Że ja to w ogóle przeżyję. Więc trzeba tutaj mieć na to poprawkę. Dobra. W ogóle nie ma słabe uszy już w tym grobowcu? W sumie to na logikę powinni sami najmocniejsi zostać. Wow. Wow. Urwało nas. Dobra, wracając do tematu. Tutaj stał dowódca. Dobra, dziabiemy wszystko, co jest po drodze tak naprawdę. Szamani też. Wow, sorry, że tak ciągnę nosem, ale po prostu... Ach! Uwielbiam alergię. Myślę, że alergicy rozumieją. Dobra. No mnie w lewo przerzuca. Do góry w ogóle mnie przerzuca. Dowódcę przemieścili? Albo ma kilka respów może? Bronika na palka. O! No i mnie kupili. Unikat, żeby sobie trochę dorobić. Nawacikowe będzie. No ale dobra. UR dowódca. Czemu mnie w górę prowadzi do dowódcy? Ile on ma respów? Dobrze, że mam jeszcze 500 jakieś. Seria dowódca może się gdzieś jeszcze respić? No dobra, jeśli może. Why not? No dowódca Guli ewidentnie w górę mnie prowadzi do dowódcy. Ja muszę się przyzwyczaić, że tutaj interesują mnie nie miecze. Tylko łuki i strzały. I w ogóle, żeby pilnować te strzały. I serio? Tu mnie prowadzi? Czemu mnie do wyjścia prowadzi? Strange is that. Wow. No nie mówcie, że mnie całkiem z grobowca wyprowadzi. Chyba, że dowódca. Może dowódca jest z grobowca wyjęty? Kurde, nie wiem jak przebiegła aktualizacja Guli. Ale może tak być. Ja myślałem, że w głąb mnie prowadzi do dowódcy, a to nie do dowódcy mnie tam prowadzi, tylko do słabeuszy. Wow, teraz mi nos urwie. Wow. Gdyby nie to, że jestem na red mapkach, bym zatrzymał się, zrobił szybkie cięcie i wydmuchał nos, ale zrobię to jak wyjdę z grobowca. Bo umrę. Ach. Cały czas prowadzi mnie gdzieś do wyjścia. Nie wiem o co chodzi. Co ty mi chcesz pokazać?
Bardzo jestem zaintrygowany, szczerze. Aż moje całe skupienie idzie na to, gdzie mnie to może prowadzić. Dobra, jak już wyszedłem w bezpieczne miejsce, zrobię szybkie cięcie. Wróciłem. Wow. Urwało mi nos. Dobra, nie wiem, gdzie mnie to prowadzi, bo nie sprawdziłem tego. Była przerwa, powiedzmy, techniczna. Ale nie dość, że dobijemy teraz level, to jeszcze kończymy powoli słabe uszy, więc dajmy się poprowadzić po prostu. Bo może to na tamtej mapce teraz na dole jest? Kurde, gdzie? Przedostatni słabe usz. Dajcie mi Thanosa. Co, i że dowódca guli gdzieś tutaj? No racja. No racja, to była elitka wyciągnięta tutaj. Teraz ten grobowiec jakby tak delikutaśnie traci sens. Ale dobra, niech sobie będzie ten grobowiec. No zawsze to ekspowisko, co nie? Ale teraz w sumie jak góle są wyciągnięte na wierzch, mają dodatkową mapkę, no to tak jakby graczom się nie opłaca wchodzić w to niebezpieczne miejsce. No chyba, że ktoś z wyższym poziomem chce sobie tutaj po XP, z wyższym, czyli tak powiedzmy jak mój na przykład na ten moment. I będzie się tam bezpieczniej czuł po prostu, no to spoko. W sensie bezpieczniej, będzie czuł tam przewagę, że może tam bić. Wow. Ryjka urwało. No dobra, czyli został nam dosłownie już tylko ten dowódca do zaciukania. Im szczerze, kurde, teraz jak tak sobie myślę, ja dam mu radę. Dam mu radę, więc tylko czekaj, aż się zrespi. W tym czasie sobie troszkę tutaj poekspimy. Ale musimy być cały czas na pełnej uwadze. Żeby nie umknęło nam to, bo jak jakiś gracz się pojawi i nam go zaciuka, to popełnię sudoku. Dobra. Jest piękne, jak bardzo ja się skupiam na tych gulach, a to takie podrzędne ekspowisko w ogóle dla niskich leveli. I to jest po prostu, że też tyle mojej uwagi to zabiera, jak kurde te kościodrzewce mi tyle nie zabierają. Uwagi tak naprawdę, co to. No ale dobra, no. Szkoda tylko, że mi się miksturki skończyły i marnuję sobie full leka. Ale na szczęście tutaj to bardzo dużo to nie wyciąga. Tego full leka. A przynajmniej mogę sobie poekspić jeszcze chwilę. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. Ja sobie zaraz w umki zerknę, bo ja nie wiem w sumie. Tutaj nie przygotowywałem się chyba za bardzo pod umki, pod robienie umek na łowce. Dlatego będę robił na czuja po prostu, co uznam za stosowne. Nice! I teraz to chyba najpierw, co byśmy sobie tutaj dali. Przebicie pancerza dajmy. I nawalajmy go. Ej, jak łatwo poszło. Ej, super. Rzekłbym, iż, że zajobiaszczo. O, jest do Eder. Bajeczka, żeby nie przedłużać. To teraz po kolei. Eraster. Zabiłem gulę. No dobra, nie wiem, czy teraz to mi się do mobilnika przyda. Teleport. Kiedy już ich porobiłem. I na tym poziomie jeszcze, bo wolałbym na zbirę. Ale cóż. I kolejny quest był od zakonu. Zabiłem to Loki. Dziękuję bardzo. I następny level też już jest na horyzoncie. No i dobra. Zerknijmy sobie od razu, co tutaj jeszcze mamy. Nic, co by mnie interesowało. Dobra, moi drodzy.
To tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Ciekawe takie zejście po latach. Po dłuższym czasie zejście sobie na niższy level i pogranie sobie rzeczywiście na tych małych ekspowiskach to jest takie ciekawe doświadczenie. Więc mam nadzieję, że wam też to podeszło. Jeśli tak, zostawcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!